kadencję. Jestem również członkiem Komisji Zdrowia. Dla tych Państwa, Panie Przewodniczący, Radnych, którzy nie pamiętają, byłam wnioskodawcą, pomysłodawcą zmiany algorytmu, abyśmy otrzymywali tyle samo pieniędzy, ile inne regiony, a zatem zmiana tego algorytmu od 2009 roku doprowadziła, że Podkarpacie otrzymuje więcej pieniędzy. To jest łączna kwota przez ten okres 4,5 miliarda złotych. Każdy szpital może powiedzieć, że na tej zmianie zyskał jeden budżet. Dla Mielca to 100 parę milionów złotych. Dlatego w roku 2017 po zmianie algorytmu, Szanowni Państwo, miało być lepiej. Mówimy o problemie, który doprowadził do tego, że rozmawiamy w Mielcu, ale rozmawiamy w całej Polsce o tym, jak wygląda finansowanie szpitali. I gdyby Państwo uważali, że ja o tym nie mówię, rozmowy są w całym województwie. Pierwsze rozmowy w ubiegłym roku bardzo mocne po algorytmie podjął Samorząd Województwa Podkarpackiego, którego długi sięgają łącznie około 500 milionów, na które musi zaciągać kredyt. Gdyby tak było dobrze, to szpitale zarządzane przez marszałka nie miałyby kłopotów. Jeżeli mówimy o sieci szpitali i miało być dobrze, ale idąc do Komisji Zdrowia w tej kadencji, żeby powiedzieć, jak wygląda nasz szpital i inne szpitale, trzeba powiedzieć, każdy szpital w województwie ma problem. Powiat Sanocki, zadłużenie około 60 miliardów, milionów, wymagalne około 9 milionów złotych, miesięcznie brak około 1 miliona złotych. Porównujemy do Mielca, podobnie. Powiat Miżański, brakuje około 700 tysięcy złotych miesięcznie. W Hrobczycko-Sędziszowskim strata 1 milion złotych, prognoza straty 1 800 000, mniejszy szpital. W Strzyżowie strata 3,5 miliona, planowany na koniec roku około 1 milion i zobowiązania około 27 milionów, wymagany milion, pożyczka z BGK, którą zaciągnie powiat. Lubaczów strata 2,8 miliona, planowana 3,3 miliona. Nie wszystkie szpitale odpowiedziały, ale szpital w Dębicy ma również kłopot. Szpital w Koguszowej zamyka oddziały. Gdyby ta sprawa sieci szpitali była dobrym rozwiązaniem dla szpitali, to Państwo dzisiaj na tej sesji, albo wszyscy byśmy nie zadawali pytania, co od jutra i jak finansować szpitale. Siedzą panie pielęgniarki, albo cały samorząd szpitala. Pierwszy włączyliśmy się i ja włączyłam się w sprawie diagnostów. Problem nierozwiązany. I teraz mówienie, że 100 miliardów złotych na ochronę zdrowia w porównaniu do 107, w porównaniu do 77 sprzed 4-5 lat, proszę Państwa, ale są długi. To nie rozmawiamy o nominale, bo to są nasze pieniądze, które zapłaciliśmy. Porozmawiajmy o tym i ważne było. I ten apel dotyczący samorządów, które podejmują, izby samorządowe podejmują decyzje, aby można było mówić o wyższym finansowaniu, o wyższych procedurach, wycenie procedur. No przecież starostą w Kolbuszowej jest pan starosta z PiS-u. To jakby było tak dobrze, to by nie zamykał oddziałów szpitalnych. A zatem to nie jest atak personalny. Chcę powiedzieć tak. Na tej sali siedzą i jeśli nie zrozumiemy, że wszystkim nam zależy i po tym okresie pokazało się, że jest to zły sposób finansowania, to trzeba wszystkie ręce na pokład, aby ten sposób finansowania zmienić. Pokazuje samorządy, które są zarządzane przez PiS i pokazuje samorządy, które są zarządzane przez inne koalicje.
Wszystkie mają problemy. 97% szpitali w kraju ma problem. To nie jest sprawa uszczelnienia VAT-owskiego, bo o tym nie rozmawiamy. Nie rozmawiamy o tym segmencie. Rozmawiamy o segmencie zabezpieczenia zdrowotnego dla wszystkich. O onkologii rozmawiamy, o ratownictwie medycznym i o innych. I wszystkim szpitalom brakuje. Czas najwyższy, żeby powiedzieć, bo jeżeli nie będzie realizowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2018 roku, 2019 roku, wyrok Trybunału Konstytucyjnego, że to państwo odpowiada za zdrowie Polaków i za finansowanie wszystkich procedur. To dzisiaj to państwo, jeżeli ktokolwiek mówi, to powinno tu państwo nie w 18 miesięcy czekać, tylko następnego dnia podjąć decyzję, bo to jest jego obowiązek. Trybunał Konstytucyjny, szanowany przez tą władzę akurat, podjął taką decyzję. To co? Znowu do wyroku Trybunału Konstytucyjnego plecami? Do obywatela plecami? Proszę państwa, jeżeli to się nie zmieni, to będziecie państwo przerzucać się, a żałuję, że niektórzy nie umieją z państwa się przyznać, że popełniono błąd, bo popełniono błąd w zakresie finansowania. Ja nie będę mówiła, jak sprytnie lekarze rezydenci i dotyczące opowiedzenia o finansowaniu 6,4% w przyszłości, do tego, co mówił pan starosta Smaczny, aby można było powiedzieć, że to jest sprzed 2 lat PKB. Ile taki zabieg kosztował, bo żebyśmy sobie uzmysłowili. Ten zabieg w 19 roku kosztuje, w 18 kosztuje 15 miliardów i w 19 kosztuje 15 miliardów. 15 miliardów razem 30 mniej na ochronę zdrowia. Brakuje tych pieniędzy. Czy te 30 miliardów pewnie by rozwiązało problem, a może nie. Ale problem jest. I od tego problemu, ten problem, jeżeli ktokolwiek chce, to może być polityczny, pewnie jest jakoś, ale ten problem jest potrzebny do rozwiązania. I dokąd na tej sali państwo, którzy za algorytmem takim go chwalili, nie powiecie, że jest, popełniliśmy błąd, to będzie bardzo źle. Teraz trzeba podjąć wszystkie ręce do tego, aby podjąć. Ja nie wiem, czy państwo podejmiecie takie uchwały, różne uchwały. Słyszałam najróżniejsze, najdziwniejsze. Jak był list do premiera Morawieckiego od związków zawodowych, pierwsza wystąpiłam następnego dnia po zaprzysiężeniu, że ta sprawa w Mielcu jest niezwykle ważna. I co? I nic. Nie czarujcie państwo. Nie czarujcie państwo nikogo na tej sali, ani Mielczan, że jest dobrze. I nie róbcie państwo, akurat, którzy dzisiaj nie sprawujecie powiecie władzy, z tego polityki, bo ona się obraca przeciwko wam. Ten grzech jest waszym grzechem. I do momentu, kiedy nie zrozumie się w środowisku, że na zdrowie to jest najważniejsza rzecz, państwo będziecie opowiadać o różnych politycznych obiecankach. A ta polityczna obiecanka leki dla seniorów jest w Narodowym Funduszu Zdrowia 700 milionów, czyli zabrane z naszych pieniędzy na leczenie, a obiecanka pozostała. Z tego onkologia 100 milionów obiecana, przy tych 2 miliardach złotych nie będę już, aby nie podnosiło nikomu temperatury dyskusji. To jest 100 milionów. Ale umiera 100 tysięcy ludzi. I dokąd nie będzie się uważało, że jest to rzecz najważniejsza, dokąd w mieście, po stronie tych wszystkich, którzy wypowiadają się publicznie, nie będzie dyskusji, jak rzeczywiście wszyscy powinni się zebrać i tą sytuację naprawić. Jeśli potrzeba pisać list, podpisujmy się listami, że to jest rzecz najpilniejsza dla Mielczan. Dla mnie ona jest najważniejsza. Dlatego poszłam do Komisji Zdrowia. I dlatego będę tym głosem, obojętnie ktokolwiek i jakkolwiek by w tej sprawie mówił. Nie ma dla mieszkańców Mielca ważniejszej sprawy. I
warto, abyśmy wspólnie, tak jak Państwo mówicie, Panu Przewodniczącemu, Panu Staroście dziękuję za współpracę, bo Państwo odpowiedzieli na pytania. Część starostów odpowiedziała na pytania. Marszałek odpowiedział na pytania. Niektórzy nie odpowiedzieli. I nie jest to tylko jedyny problem w Mielcu. To jest problem w województwie i to jest problem w kraju. Dziękuję.